Ojejku, o nie, coś jest mi nie tak, coś złego się dzieje. Chodzę wszędzie po lesie, chodzę wszędzie po naszym domku na drzewie i nigdzie nie widzę naszych flamingów. O, bidulki pewnie się przestraszyły, bo u nas, na naszym drzewie pojawiły się jakieś dziwne, żółte stworki. Może moja siostra coś będzie wiedziała na ten temat? Siostra, widziałaś gdzieś nasze flamingi? Nie mogę ich znaleźć. Co się z nimi stało? Wiesz co? Szukam ich od rana. Nie mam pojęcia, gdzie są. A co to są te dziwne, żółte stworki? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie są jakieś niebezpieczne i że nas nie zaatakują, bo wyglądają bardzo dziwnie. Mają dziwne miny. Jak można mieć zamiast oczu serca? Wytykają języki, pokazują zęby. Och, są bardzo radosne. Skąd one się wzięły? Musiały przegonić nasze flamingi. Musiały im coś zrobić złego. Siostra, musimy coś z tym zrobić. I to szybko. Wiesz co? Co dwie głowy, to nie jedna. Jesteśmy bliźniaczkami. Myślimy podobnie. Więc na pewno zaraz przyjdzie nam coś do głowy. Siostra, mam! Mam nasze ukochane flamingi, zobacz! Są tutaj na samej górze. Schowały się u góry, na balkoniku. Chyba bardzo, ale to bardzo się przestraszyły. No pewnie, na pewno się przestraszyły tych dziwnych, żółtych stworków. Flamingi, nasze bidulki. Co my teraz zrobimy? One nie znajdą tutaj do nas. Dopóki są te dziwne minki, no to nie ma opcji. Minki, dziwne, dziwne wyrazy twarzy. Ja już chyba wiem, kto to taki, siostra. Już sobie przypomniałam. No kto? Kto to taki? Ja ich nigdy wcześniej nie widziałam. To są emotki. Takie dziwne minki, które wyrażają różne emocje. Motki. Emotki. Ciekawe, skąd one się tutaj wzięły. No i jak my teraz je stąd przegonimy? I przede wszystkim jak sprowadzimy z powrotem nasze ukochane flamingi, nasze ukochane ptaki. One muszą z powrotem do nas wrócić. Jakby można je było czymś tutaj do nas zwabić. Te emotki nam niczego złego nie zrobią. One są w porządku. Jakby tak im coś ciekawego pokazać. Jakby zechciały zejść tutaj na dół po coś. No ale co? Co? Siostra, myśl, co to może być? Słuchaj, no od takiego chodzenia to my chyba niczego nie wymyślimy. Musimy ruszyć głową. Siostra, a to tutaj? To co to takiego? Skąd to się tutaj wzięło? Czy to jest coś takiego, z czego wyskoczyły właśnie te, jak ty mówiłaś, emotki? Ale jak ty to znalazłaś? W naszej windzie jest Kinder! Kinder Joy! Kinder Joy z niespodzianką! Ja już wiem! W tym Kinder Joy jest czekolada! Flamingi, gdy zobaczą czekoladę, od razu zejdą na dół! Siostra, świetny pomysł! Ty to jednak jesteś mądra! Wychodzi na to, że to ja jestem tę mądrzejszą bliźniaczką. Ej, ja wcale nie jestem głupsza od ciebie. Przestań tak mówić. Bierzmy szybko to jajo. Nie ma czasu na kłótnie. Musimy wyciągnąć czekoladę i dać ją flamingom. No i musimy jeszcze sprawdzić, jaka tam w środku będzie emotka. Nasze flamingi nie powinny długo siedzieć tam same na tej górze. Jeszcze spadną i zrobią sobie krzywdę. I to nie będzie nic dobrego. To jajko może nam zaraz uciec, zobacz. W końcu to jest winda. Jeździ góra i dół. Góra i dół. Żeby tylko nic się nie rozbiło, ani nie pękło. Ko, zabierzmy je stąd i sprawdźmy, co kryje się tam w środku. Kinder Joy, specjalna edycja, w której mamy emotki. Emotki śmieszne, zabawne, czasami nawet straszne. No i w różnych przebraniach. Kinder Joy. Kinder świętuje jeszcze swoje 50. urodziny. Hurra! A tutaj mamy taką śmieszną emotkę,
która nie ma oczu, no a zamiast buzi ma taki suwak, zamek błyskawiczny. Możemy go rozsuwać. O, to by się przydało, jeżeli ktoś za dużo mówi, wówczas byśmy mogli mu po prostu zamknąć buzię. No i otwieramy na pół jajko. O, jest, udało się. Teraz mamy dwie połówki. Tutaj jest przepyszny czekoladowy deser, który sprawi, że flamingi zejdą na dół. Do tego mamy jeszcze specjalną łyżeczkę, chociaż nie wiem, czy flamingi będą z niej korzystać. No a z tej strony mamy naszą niespodziankę. Emotkę! Jaka tutaj będzie figurka? Zabawna, śmieszna, czy też może straszna? Tutaj mamy taką podstawową emotkę, zobaczcie. Duży uśmiech od ucha do ucha. I ta emotka trzyma tutaj telefon, ponieważ tutaj jest reklama, że możemy sobie ściągnąć taką specjalną aplikację Kinder Magic. Magic Kinder App. Aplikacja, no dobra. Macie taką aplikację w ogóle? No jeśli tak, to napiszcie mi na dole w komentarzu, co tam ciekawego można znaleźć na tej aplikacji. I otwieramy. Już widzę jakąś postać. Tadam, tadam. Wow! Ale super! Zobaczcie. Najpierw może sprawdźmy ulotkę. Kto to taki? To jest taka emotka, która ma podwójną twarz. Możemy jej zmieniać wyraz twarzy. I jest pokazane, że możemy ją sobie gdzieś zaczepić, ponieważ to jest breloczek. Dobra, a tutaj mamy inne emotki z tej samej serii, które mają podwójne twarze, na przykład emotka z serduszkami, a tutaj emotka smutna. Emotka, która płacze ze śmiechu, no i płacze z bólu albo ze strachu. A my mamy tę emotkę. Zobaczcie, to jest taka emotka. Najpierw może przyczepmy sznureczek, zrobimy z tego breloczek. Świetna zabawka. Mam nadzieję, że gdy flamingi ją zobaczą, no to od razu zejdą już i nie będą bały emotek, przecież one nie są takie straszne. A Wy, kochani, zostawcie jakąś emotkę na dole w komentarzu. Każdy z Was niech zatrzyma teraz filmik i zrobi jakąś emotkę na dole w komentarzu. A ja Wam pokażę, że ta emotka z jednej strony ma okulary, to jest chyba jakiś ważniak, jakiś ktoś uczony, jakiś na przykład student albo nauczyciel, a z drugiej strony, uwaga, no, aha, tutaj możemy obracać, tak? Wow, emotka, która ma słuchawki na uszach, słucha muzyki. No, a teraz czas na czekoladę. Uwaga, otwieramy. Przepyszne czekoladowe kulki w takim białym serku. Pychota, zobaczcie, nie można się temu oprzeć i... A, zobaczcie, flamingi przychodzą. Flamingi mają ochotę na przepyszną czekoladę. Hurra, hip hip, hurra, siostra, udało się. Mamy nasze flamingi z powrotem. I dodatkowo mamy jeszcze jedną emotkę. O, tak się cieszę, że flamingi są już z nami. Już nie musicie się niczego bać. Te emotki są bardzo przyjazne, nawet gdy robią głupkowate miny. Tak oto skończyła się przygoda w świecie Enchantimals. Są tutaj fani tych uroczych laleczek, są tutaj fani zwierzaków, no i oczywiście fani Kinder Joy, bo ja osobiście już nie mogę się doczekać, kiedy zaraz zjem ten przepyszny deser. Mam nadzieję, że będę szybsza niż te flamingi. Koniecznie zostawcie kciuki do góry, no i zasubskrybujcie mój kanał, aby być zawsze na bieżąco. Codziennie na moim kanale są aż dwa nowe odcinki. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!